Z Ewangelii według świętego Mateusza mówicie, gdybyśmy żyli w czasach naszych przodków, nie przyłączylibyśmy się do nich, gdy zabijali proroków. Bardzo podobnie i my mówimy, gdybyśmy żyli w czasach, w których po ziemi chodził Jezus, na pewno nie przyłączylibyśmy się do tych, którzy stali na drodze krzyżowej i rzucali w Niego kamieniami. Nie przyłączylibyśmy się do tych, którzy wołali ukrzyżuj. Obawiam się jednak, że to nieprawda, że to, jacy jesteśmy, to, że jesteśmy grzesznikami, że nam się ciągle prawda myli z kłamstwem, dobro ze złem, miłość z nienawiścią, sprawia, iż bylibyśmy doskonałymi uczestnikami kaźni Pana Jezusa. Przecież i tu, i teraz jesteśmy gotowi naszymi wyborami, czynami, naszymi grzechami skazywać Go na śmierć. Nie ma się co łudzić. Gdybyśmy żyli w czasach Jezusa i mieszkali w Jerozolimie, pewnie traktowalibyśmy Go jak atrakcję, jak fajnego, charyzmatycznego kaznodzieję, na którego warto się wybrać, ale prawdopodobnie bylibyśmy także w sercu oskarżycielami i katami naszego Zbawiciela. Niech ta myśl nie spowoduje w nas smutku albo lęku, raczej niech nas nawraca. Do zobaczenia jutro.